Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc zapraszam teraz wszystkich swoich miłośników na najnowszy film. Oto z najnowszego wypadu wraz z kolegami, czyli jest ze mną Darek i Stasiu, którzy już uderzyli do lasu. Jest dokładnie 8:33, niedziela 16 października 2022. I oto w tym miejscu nakręcę dla Was wspólnie z kolegami jakiś materiał z tego lasu. A co uda się trafić, zobaczycie to na moim filmie. Więc krótki wypad za grzybkami, bo niestety dzisiaj jest niedziela i mam drugie zmiany w pracy, więc do 12-13 obskoczymy i zobaczymy co jak. Więc nie przeciągając dłużej, zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach. Jedziemy z tym kocem, bo już późno. Czyli zmiana lasu na inny i zobaczymy w tym lesie co jak, co rośnie, bo też powiem, że dawno w tym lesie nie byłem, też ponad 30 dobrych lat, ale co będzie, zobaczycie sami, więc zostańcie ze mną i zaczynamy najnowszy film. Więc tak mówię, ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Ok, szukamy grzybków. Mamy podgrzybka. Jest pierwszy dzisiejszy grzybek. No i drodzy Państwo, cieszy nie inaczej. Jest i drugi, jest superowo. Drugi. Więc nie ma co narzekać. I taki krótki wypad za grzybkami. Jest i pieprznik, czyli kurka, ale jedna sztuka tylko, więc ją przytulę. A więc drodzy Państwo, jest pięknie, pięknie, zobaczcie sami, ale wyjdziemy z tego chu i pójdziemy prosto przed siebie, w tamte krzoki. Mamy kanie czubajkę zwaną osową. Więc przytulę, drodzy Państwo, na bak będzie kania z tego względu, że ma, jak ktoś nie zna, pusty korzeń. Zobaczcie jak kruchy. I to jest kania czubajka. Więc ją przytulę. No i szukamy dalej wśród tych krzorów naszych grzybów. A tutaj mam takiego ładnego podgrzyba. Zobaczcie. Chem. Nic dodać. Nic ująć, więc go przytulimy. A tu co mamy? Zobaczymy co to. To samo. Podgrzybek. Więc też go zagarnę. Kolejny obok, drugi. Więc muszę je oczyścić. I tak to mniej więcej wygląda. Kania i kilka podgrzybków oraz kurka. Idziemy w inny las. Wychodzimy z tych krzoków. Podgrzyby tylko. Tylko pod grzybki. Więc mamy pierwszą zieleniatkę. Patrzę, góreczki, kupeczki. No ale jedna tylko. Więc ją przytulę. Zobaczcie. Jedna ładna zielona zieleniatka. Ale tylko jedna. A las, zobaczcie, odpowiedni. Spotykam te siwe, czyli niekształtne siwe, ale jest i pierwsza zielona. Oj, 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 oj
Jaki piękny prawusek. Oj, 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 oj. Więc przytulę go, ale najpierw mu zrobię zdjęcie, bo jest śliczny. Zobaczcie, jaki ładny. W końcu kto szuka, ten znajdzie piękny borowik. Nic dodać, nic ująć. Oj, 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 ja jakiś, ja się cieszę. Więc pochodzę tutaj jeszcze i zobaczymy, czy nie ma kolejnych pięknych prawusków. Jest! Oj, 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 drugi obok. Ach, dwa były piękne. Dwa piękne borowiki. Oj, 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 oj. Jak ja się naprawdę cieszę. Jak ja się cieszę. Dwa piękne prawoski. Nic dodać, nic ująć. Jest i trzeci. Oj, 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 oj,
są bajeczne. Bajeczne. Oj, oj, oj. Jaki grobas. Zobaczcie, 3 sztuki w jednym miejscu. A jednak trafiłem. Więc je oczyszczę i komuś wydam. Ale wśród tych borowików jest niedaleko kozaczek. To jest bardzo przyzwoity. Zobaczcie sami, jaki fajny kozak. Zobaczcie, więc go przytulę. Nie inaczej. Piękny kozaczek. Oj. Prawusek, ale ciekawe, będzie zdrowy. Zobaczcie. Rośnie sobie niedaleko tutaj. O. Więc go wezmę. Ale chyba nic z tego nie będzie. Ale trzeba to sprawdzić. Trzeba dosłownie to sprawdzić. Jaki piękny borowik. Okej, więc go sprawdzę. Zobaczcie, noga zdrowa. Do suszenia będzie jak znalazł. Podgrzyb. Fajny. I tak to mniej więcej się przejmuje. Stasiowi damy podgrzybki. Darkowi dałem borowiki. I zbieram te skorupki. No ale są, trafiają się jakieś grzybki. No ale nie ma zieleniatek zbyt wiele. Jedna. Zobaczymy, co tam Stasiu trafił. I tak mówię, ale prawuski, przyznać musicie rację. Ładne. W jednym miejscu trafiłem, czyli tutaj. Zobaczcie, taki lasek, krzoki. I tu rosły wśród tego prześwitu prawuski. Jest bajecznie, nie inaczej. Jest to coś. Borowik, ale nie. Drodzy Państwo, nie. Naprawdę, zobaczcie. Od dołu nawet pięknie jest, nie ma co, więc go zostawię. Więc tu opięki, tam opięki, więc pozrywam szybko. No i wezmę tą kanię sowę. Nie inaczej. Kolejne opięki. Więc do koszyczka, nie inaczej. Nie inaczej. Do koszyka i szukamy. Widzę ich kilka, więc pozbieramy same łebki. Okej. I kosimy. Pójdziemy trochę tędy, bo jest, drodzy Państwo, ciekawie. Mech. I co mamy? Podgrzybek. A tutaj mamy kanie. I opięki, które zrywam. Ale przejdziemy jeszcze tędy. I zobaczymy, co i jak. Prawuski dałem Darkowi, bo Darkowi zależy na prawuskach, aby sobie ususzyć, bo nie ma. Więc wszystkie prawuski, które trafiłem,
dałem Darkowi, bo ja nasuszonych grzybów mam, więc tak to mniej więcej wygląda. Więc przejdziemy jeszcze troszkę tędy i zobaczymy co i jak. Znów w tym mchu nic innego nie natrafiłem jak pod grzybki. Dwie sztuki. I tak to mniej więcej wygląda, więc pochodzimy jeszcze trochę i niedługo będziemy kończyć, bo ja muszę się ogarnąć i jeszcze w niedzielę mnie czeka druga zmiana w pracy. Ciekawe miejsce. No ale poszukamy tutaj. Może jakieś prawózka, opieńki, coś jeszcze trafi. No i mamy dwie duże opieńki. Takie dorodne. Nie inaczej. Okej, okay, no pochwal się kolego. No proszę bardzo. Proszę bardzo. Wiadro, co to jest? Pod grzyby. O, widzisz? Darek, zobacz. No. Trawuska. Liści. Liści. Miałeś zieleniatkę? Nie. Nie masz? Nie ma zieleniatki. No i ta zajączka. I drodzy Państwo, jedziemy. Pan sprzedają. No. No, handlują. No. I jeszcze jedziemy w jedno miejsce. Ale tu byłem przy tych budynkach tutaj po prawej stronie. No, no. Jedziemy jeszcze w jedno miejsce za opieńką i niedługo będziemy kończyć. No i widzicie, tak to wygląda. Stachu to stachu. Idziemy jeszcze na opieńki i niedługo będziemy kończyć. Tak, drodzy Państwo, natniemy trochę opieniek. Tam dwie jeszcze są. I tak mówię, to zbieramy już opieńki, same łebki, które przytulę. Same łebki. Okej. Okay. Co mamy takiego śliskiego? Podgrzybek. Więc też go przytulę. Zobaczymy, czy tu nic nie rośnie. Nic nie widzę. Więc pójdziemy dalej. A tu co jest? Coś. Nie, myślałem, że to kurka. Nie, nie. Dobrze, idziemy dalej. A to co mamy? Oj. Jaki piękny. Jaki piękny. Okej. Jaki śliczny. Śliczny jest, nic dodać, nic ująć. Damy go Darkowi. Ale jest piękny. Prawusek. Śliczny. Pod grzyby teraz trafiam. I tak to mniej więcej wygląda. I pomału będziemy kończyć, drodzy widzowie. Z tego względu, że podgrzybki prawuska. Tak, wcześniej prawuski dałem Darkowi, dam Darkowi. I pomału będziemy, drodzy Państwo, kończyć. Naprawdę mieliśmy wejść tu za opieńkami, ale są pojedyncze sztuki. A czas nagli, a ja muszę iść do pracy. Więc czeka nas jeszcze droga powrotna na Kielce. Muszę się ogarnąć. I tak to mniej więcej wygląda. Same łebki. Same łebki. Więc drodzy Państwo, leciało, tak pokazałem na filmie. Jakieś grzybki są, szału nie ma. Grzyby znów mieszane. Kilka pięknych borowików.
udało się trafić. No i grzyby mieszane, tak pokazałem na filmie. Pójdziemy jeszcze tutaj. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Nowych widzów proszę o dzwoneczek, będą mnie śledzić na bieżąco. Komentarz, łapka, a w wolnych chwilach odpiszę. I tak to leciało, nic dodać i zująć. Jeszcze raz dziękuję wam, że jesteście ze mną na dobre i złe. Jedziemy na Kielce. Cześć! A więc Stasiu natrzaskał i takiego ładnego prawuska, i opieniek pod grzybków, i jest pytka.